Siemaneczko, Fryszko Konat, słuchajcie, chciałem wam nagrać jeszcze filmik o tym, jak prawo rytmu możecie wykorzystać na co dzień w swoim życiu i słuchajcie, jak to zrozumieć. Zobaczcie, jeżeli wchodzicie w coś, co sprawia dyskomfort, już o tym mówiłem wiele razy, później wam jest łatwiej w życiu. Jeżeli ktoś chodzi na siłownię, robi przysiady, ćwiczy swoje nogi, to później w życiu mu łatwiej chodzić, bo chodzenie się wydaje już takie proste, że szok. Także chodzenie po schodach, jakieś podskoki gdzieś trzeba wskoczyć, coś zrobić, staje się to dużo łatwiejsze. Jeżeli ktoś ćwiczy podciąganie, ma silniejsze plecy, więc albo robi martwy ciąg, to później zakupy mu łatwiej podnieść. I to wszystko się przekłada. Jeżeli gdzieś wybijesz się prawym rytmu w górę, to później masz odpoczynek i wzrastasz coraz mocniej i później te rzeczy, które robiło się kiedyś, jak mówiłem w poprzednim filmiku, że później to już nie jest trudno, jeżeli skaczesz 2 metry w górę, to nie jest trudno przeskoczyć pół metra. I wykorzystaj to prawo rytmu, wejdź, zmuś się do tego, czasem trzeba się do tego zmusić, żeby wejść pod tą zimną wodę, ale zrozum, jeżeli wejdziesz od razu i przekręcisz ten kurek z zimną wodą pod prysznicem, sprawi, że to jest dla ciebie jakieś wyzwanie. Później przychodzą z tym związane emocje, satysfakcja. Odhaczyłeś jakiś challenge, który nie był dla ciebie łatwy, więc przychodzi satysfakcja. Przychodzi zadowolenie z samego siebie, że kurczę, ja to zrobiłem. I potem masz humor cały dzień. I tą energię, którą uzyskałeś, możesz znowu zainwestować. Jak zainwestujesz tą energię dzięki temu prawo rytmu właśnie, które wykorzystałeś, że wszedłeś w coś ciężkiego i zyskałeś więcej, bo poszedłeś w drugą stronę, więc wszedłeś w dyskomfort, zyskałeś dużo pozytywnej energii. I wykorzystuj to. Wypij sok, który ci może być, może na ten moment nie smakuje. Ktoś coś powiedział, nie wiem co. Jeżeli wejdziesz na przykład w taką przestrzeń, gdzie będziesz pić soki z selera, naczczo, i nie smakują ci, po pewnym czasie będą ci smakować. Ale jeżeli wchodzisz w to, masz ten dyskomfort, niedobre, jednak wchodzi to w te komórki i masz nawodnienie i masz czysty umysł. Wchodzisz w tą sferę i masz wybicie w górę, tak? Czyli po pewnym sensie skaczemy w dół, żeby się zajebiście wysoko odbić, w pewnym sensie, za przeproszenie. Także to jest mega ważne, że możecie to wykorzystywać. Włożysz tą energię, posprzątasz ten dom, a później masz co? Uczucie tej satysfakcji, jak jest czysto. Wejdziesz pod zimną wodę, masz satysfakcję, odhaczyłem challenge. Napijesz się tego soku albo ziół, co ci nie smakują, jednak twój mózg działa fenomenalnie i masz fajne wibracje. Wykorzystaj prawo rytmu, wykorzystuj. Wejdź w tą przestrzeń, zrób swoje, wyjdź, ciesz się efektem, lecz nie popadaj na laurach i poprzedni filmik, nigdy stop. Siemaneczko, Fryszko Konat. Polecam jeszcze raz takie słoneczne dni, aby wyjść się przewietrzyć. Przewietrzyć swój umysł i tworzyć piękne rzeczy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.